Opinie wyrażane w programie stanowią subiektywne zdanie jego twórców. Program cechuje ubogie słownictwo oraz mało ambitne tematy. Dlatego jeśli masz spinać poślady i pisać ch**owe komenty, nie trać czasu i zrezygnuj z jego dalszego oglądania. Cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta una pata de atrás. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana pa fumar. Grzesiu, a ty na otwórz paszczę na chwilę. A po co? A. Powiedz a. 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 Przez chwilę wydawało mi się, że masz owłosione dziąsła. Dobrze, zacznijmy. Witamy w web show, czy też w programie internetowym Jeden Chuj pod tytułem Czarne Owce! A jest to program, w którym nie mówimy o... Na przykład o pogodzie w Polsce, bo akurat zaplanowaliśmy sobie urlop, jedziemy tu i tam, a pogoda i tak wiemy, że będzie chujowa, więc po co drążyć temat? Podaję prognozę dla Opolszczyzny, Podkarpacia, Mazowsza, Pomorza, Mazur, Wielkopolski, Krakowa oraz reszty obszaru Polski. Uwaga! Będzie lało albo wiało! Na bazie kilku ostatnich zdarzeń w mediach, które nie łudźmy się, ale w ogóle nie informują o niczym pozytywnym, tylko głównie rozpierducha, krew, wybuchy, tragedia, rozpierdol. I będziemy dzisiaj mówić o tym, co byśmy zrobili gwałcicielowi albo pedofilowi, gdyby wpadł w nasze małe sidła. I żadnej kurwa tam kastracji chemicznej, bierzemy tępą żyletę, taką zardzewiałą i ciach, jaja i koniec. I nie, strzywamy... brzeszczot. Brzeszczot, tak. Wiertarkę do dupy. Wiertarkę w dupę i koniec. Nie opierdalamy się. Nie tam chemia, jakieś środki. Dobra, o tym nie będziemy mówić. No niestety agresja, którą tutaj byśmy chcieli z siebie wyrzucić, jest przeogromna. Ponieważ niestety prawda w dobie poprawności politycznej boli, boli, ból dupy jest ogromny, dlatego też dzisiejszym tematem głównym tego odcinka będzie, proszę państwa... Grzesiu, wiesz co, lepiej nie mówmy im. Wpadłem na taki pomysł, że może przeczytajmy tą listę. Dobrze. Ludzi i niech się domyślą w ogóle, o czym dzisiaj będziemy mówić. Okej, to kto zacznie? No to po kolei, Bruce Willis. Harrison Ford, czyli wasz ulubiony Indiana Jones. John Collins, czyli Alexis Dynastii. Peter Falk, czyli porucznik Colombo. Richard Gere. Bill Finger, twórca Batmana. Steven Seagal. Dustin Hoffman. Jane Seymour, serialowa Dr. Quinn. Paul Newman. Robert De Niro. Winona Ryder. Michael Douglas. Bob Dylan. David Duchovny, czyli aktor Californication i Archiwum X. A, Mulder, to była postać. Ross, Monika i Rachel z serialu Przyjaciele. Scooby-Doo, ale oczywiście nie pies, ale konkretny facet, który podkładał mu głos. Ringo Starr z The Beatles. Beck, ten od utworu I'm Loser Baby. Bruce Springsteen. Courtney Love. Calvin Klein, to ten od Perfum i Drogich Garniaków. Obca wam postać. I jeszcze gaci. David Copperfield. Slash z Guns N' Roses. I zespół Beastie Boys. Def Leppard oraz Kiss. Kiss. Co ich łączy, drodzy państwo? Co łączy te wszystkie postacie zacne, których słuchacie, oglądacie i ogólnie ekscytujecie się wszystkim, co robią? Może mała podpowiedź. Jeruzalem! 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 Maca! Maca! Maca, maca! Tak, proszę państwa, domyśliliście się dobrze, to są... Żydzi! Żydzi! Nasze kamienice, wasze ulice! Daj mi swoje ubrania! Czosnek! Daj mi ubrania! Geszeft! Havana Gila, Havana Gila, Havana Gila! Jeruzalem! Jeruzalem! Szalom, Grzegorz Barański-Sztajn. Szalom, Skalikbaum. To co, jakąś kamienicę byśmy kupili? Kradli kupmy Polaczko. Coś. A, nie robię. Co by ukraść? Jeruzalem! Grześ, ale to musi boleć tych wszystkich nazi pojebów, ich ulubione postacie. Tacy sympatyczni ludzie, kurde, wychowałem się na podwórku, z moimi łysymi kumplami biegałem. Bruce Willis, to był gość, na nim się wzorowałem. A to jest kto? Żyj! Teraz czosnku, pułapka. Tak. Macy wpierdalali tam reżyserzy, nie, na planie. Bruce Willis zamawiał taką pizzę z macy, nie? Tylko jak nie tam... chciał grać, to macę musieli mu przysłać. Ale bym wpierdolił macę. Maca. Miam. Maca. Miam, maca. To szok, nieprawda? To poszukajcie sobie w Google. Wszyscy ci aktorzy, twórcy, ludzie show biznesu, tak?
są pochodzenia żydowskiego. No ale to i tak wszystko nie jest istotne, że ktoś jest artystą, filmowcem, twórcą. Sam fakt pochodzenia wystarczył niektórym kiedyś, aby komuś strzelić w głowę, prawda? Dokładnie. To jest jedna z rzeczy, których kurwa najbardziej nienawidzę w Polsce. Naszego narodowego, jebanego antysemityzmu. Nie, kurwa, naprawdę, ja nawet rasistów jestem w stanie znieść, ale po prostu tego zupełnie, kompletnie nie ogarniam. Kurwa, nienawiści dla nacji, której praktycznie w naszym kraju nie ma. Nicy, kurwa, siedzą, tylko nie wychodzą. Grzesiu, to może, żeby chujki nam nie imputowały, że jesteśmy wysłannikami, kurwa, agentami Abrahama, mędrcy Syjonu. Proponuję małą weryfikację, tak, naszej tożsamości. Tak. Ja ci pokażę swojego siusiaka, powiesz, czy po prostu, żeby nie było, że wiesz, że jesteśmy wysłannikami narodu wybranego, nie? No to powiem ci... Zawinął mi się. No, i co jest? No jest, jest okej, okay. Znaczy jest po polsku. No jest skórka, tak? Tak, to ja też no, mam. Nieruszone. Dobra, no pokazuj. No u mnie to tak, ja mam majtki Supermana dzisiaj. Czekaj, schowam tylko do nogawki. Dobry, wyciągaj dobra. Siusiaka i pokaż, czy jesteś Polakiem. Czy nie jesteś ukrytą opcją? A co on taki czarny? Ubrudził się. Walidacja już jest. Z tymi wszystkimi walczącymi jest to, że oni nawet nie potrafiliby rozpoznać tego Żyda na ulicy, jakby go zobaczyli po prostu. Bo dla wszystkich, teraz jak jest hasło Żyd, to jest taki w kapeluszu, zgarbiony, tak, z taką tak. brodą dotąd, bo oni się rodzą z takimi brodami oczywiście, z takimi pejsami też się rodzą. Chodzą. I oni chodzą i te pejsy śmierdzą ogólnie. Gesze! Tak, i te takie wielkie futra noszą. Tak. Kurwa, i skoczą. I tak, i placki zabierzemy wam. Zabierze, jak tak, przychodzi od razu, wiesz, z notariuszem, hej. Słuchaj, bo kamienica jest zadłużona, ja sobie ją wezmę. Wszystko jest nasze. I od razu rozpoznasz Żyda z daleka. A chuja, nikt z was nie widział Żyda, bo ich kurwa nie ma na ulicach. A, bo oni się ukrywają, Grzyś, no pamiętaj? Tak. Ich jest 50% są, w Polsce. To są Juninja. A w rządzie to same Żydy. Tak. No tylko jedna opcja nie jest żydowska oczywiście. No, jest czysta, pure. Aryjskie murzyny. Żydzi na propsach Jeruzalem Rocks! Żydzi rządzą! Żydzi rządzą światem! Jak robiłem research do programu, a robiłem go bardzo dogłębnie, nikt nie będzie mówił, że kurwa chodziłem po jakichś forczanach, karaluchach, czy jak tam te twoje... Zapuściłeś się w głęboką piwnicę. Nie chodzi... Albo nie byłem u Leszka Bubla na stronie, nie? Tam też nie zaglądałem. Przyznam, chociaż Leszek wie najwięcej. Najwięcej, ja tak. Po to jest chyba mędrca z Syjonu. On potrafi rozpoznać. Mi się wydaje, że on w ogóle jest jednym z nich, dlatego on tak genialnie rozpoznaje, kurwa. Przewój. Swego rozpozna. Natomiast dowiedziałem się jeszcze tak, że Lenny Kravitz jest w pół, a David Beckham w 1/4. Natomiast to by wystarczyło nazistom, żeby pierdolnąć mu w łeb albo wysłać go do komory gazowej. Wszyscy iluminaci. Wyobraźcie sobie. Wszyscy są w sekcie. Oczywiście. Tam nie tylko ginęli Żydzi, nie? No ale powiedzcie mi tak, między Bogiem a prawdą, czy my sobie, na przykład żartujemy sobie z tego, że Żyd spierdala kominę. Rura wydechowa w samochodzie Żyda, tak, gazik, to jest, że rura do środka. To jest kurwa takie zabawne i śmieszne. Czemu sobie żartujemy z tego, że gwałcono kobiety w trakcie Powstania Warszawskiego? Dzieci. Za to z czyjejś śmierci i nieszczęścia możemy żartować. Oczywiście nie da się zanegować tego, że w chuj Polaków zginęło, tak? Ale nie łudźmy się, że kurwa czemu się nie śmiejemy z Polaków, którzy umarli w Auschwitz i uciekali kominem, nie? To my właśnie wkurwia. Ja wiem, czy my się tak musimy dowartościowywać? Czy można się śmiać z polskiego Żyda? Żyda patrioty. Żyd patriota? Polski mamy takich. Żyd? Mamy takich. Dużo mieliśmy takich osób. To też boli pewną opcję polityczną, nie? Że mają takiego redaktora. Co zrobić z takimi, no? Polski Żyd. Zawdzięczył się dla narodu, walczył za naszych, ale jednak Żyd! Ta igła, Żyd. Kurwa, no nie wchodzi w oko. Takie narodowcy mają takie, to dobry Żyd jest. Dobry Żyd. Dobry Żyd. Bo Żyd normalny jest zły. Jak to się da powiedzieć, że oni go, neofita Żyd, że go można po prostu tak wyprostować, że tam zatrzy się geja. 10 pokoleń i ta krew już się wymiesza, już w ogóle nie, ślad nie został. Grzesiu jeszcze w tym researchu spierdoliła jedna rzecz, że Felix Mendelssohn był Żydem. Proszę bardzo, i wszyscy antysemici, którzy bierzecie swój piękny polski patriotyczny ślub, idziecie w kościele do piosenki Żyda. Przykro. Ja już widzę cały kościół łysych, nie? Tam siedzą same takie, kurwa, właśnie narodowe karki. I tam tyn, tyn, ja tyn, 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 tyn. Boże, nagle, jak pięknie. A tu nagle ta świadomość, że to jest marsz żydowski. Grzesiu, jeszcze twój ulubiony Einstein. Tak, Albert Einstein, prawda? Wszystkie teorie względności, geniusz, pan Darwin, znamy teorię Darwina. Takie, jak Skin poległ na fizyce z teorii względności, bo nie był w stanie E równa się MC kwadrat wyprowadzić. Taki, wiesz, taki bunt narodowy, że nie dał się Żydowi, kurwa. No tak.
żydowskiego nie oszuka. Nie? I Darwin tak samo. Jak w ogóle można w XXI wieku mieć obiekcję i przeczyć teorii Darwina? No ja rozumiem, że to jest tylko teoria, prawda? Ja jebie, prostu, wszyscy, kurwa, to jest tylko teoria, to nie jest potwierdzone. To jest mój ulubiony facepalm. Ja się nie wywodzę z małp. Ja pierdolę. A nie jestem małpą. Ja nie mam ogona. Kurwa, powstał człowiek po prostu. Nie, nie z ważne. Ogrodu wyszedł. Bóg się pomylił, zostawił nam kość ogonową. A powinien tutaj zostawić. Suty, owłosienie nad... Nie, po prostu to się tak stało, taki mały mistake. Tak. Idealny człowiek, on tego nie ma. Jest takim gotowym klonem. Proszę, do naszych zbiorników, jak Bóg tworzył nas, niestety zakradli się Żydzi i wpuścili tam różne złe swoje geny i przez to jesteśmy owłosieni. Tak, albo mamy raka, nie? Bo oni nas zatruwają. Na Żydów, moi państwo. No żeby nie było tak kolorowo, ja powiem szczerze, że spotkałem Żydów takich, którzy mnie wkurwili. Na przykład byłem kiedyś jako Mokos jeszcze na takim międzynarodowym obozie i gdzieś tam prezentowaliśmy nasze kultury. Ja byłem, reprezentowałem, ale obciak, kurwa, Polskę. Znaczy nie, że obciak, że Polskę, tylko że taki karzeł reakcji. Karzeł reakcji. No bo my jesteśmy czarnowcy w końcu, nie? Reprezentował Rzeczpospolitą Polską. No i byli tam delegacja z Izraela. Bardzo fajnie nam się akurat z nimi trzymało. Natomiast jak jeden tam kierownik tej wycieczki zobaczył polski ten album, wiesz, i tam flagę, znaczy, przepraszam, mapę polityczną i zobaczył Izrael i patrzy i takie oczy, kurwa, prawie mózg mu rozpierdoliło z wkurwienia, a tam stoi co Izraela, Tel Aviv. Jak mnie zjebał, że Jeruzalem, że co to jest fałszowanie historii? Jeruzalem! Jeruzalem! Jeruzalem is the capital of our science country. Biało-niebieska siła. Tak. Ale ja się niektórym nie dziwię, że odczuwają na siłę wciskaną propagandę, prawda? W Stanach czasami możemy to zauważyć. Jeżeli ktoś z was ostatnio oglądał film pod tytułem World War Z, to być może zauważył taki pewien mały fakt, że jedyne miasto na całym świecie, które oczywiście się przygotowało i było zajebiście ogarnięte do całej apokalipsy, był właśnie Jeruzalem, tak? I główny bohater dociera i dobrzy Żydzi, ci dobrzy, mówiący oczywiście pełnym amerykańskim pięknym językiem, dobrzy Żydzi wpuszczają wszystkich do swojego miasta, głównie Arabów pokazywano, tak, ich przeciwników. Tak, oni w takiej kolejce stali. I oni stali i ci dobrzy Żydzi ich wpuścili, a Arabusy co zrobiły? Zaczęły śpiewać i swoim zrobiłeś śpiewem... Nie spoilerujmy, wiecie, trzeba nam spoiler na ten... Zniszczyły. Dobra, zjebały wszystko ogólnie. Wszystko I znowu zły Arabusy, kurwa, rozjebały Żydów, jedynych dobrych. Za taką propagandę może ja też bym się wkurwił w Polsce, ale w Stanach to Stany, ich to nie boli. Znaczy niektórych boli, ale... Znaczy tam dość fajna była wymówka. Znaczy absolutnie będę bronił tego scenariusza, bo ja uważam, World War Z jest jebanym filmem. Jeżeli ktoś chce iść do kina, jak lubi zombiaki, niech sobie pójdzie na efekty specjalne. Kurwa, film o zombie, gdzie ani kropla krwi nie pada! Szczerze powiem ci i się w ogóle i chuj mi obchodzi, co moi internauci pomyślą. Nasi, nie wiem, fani. O Boże. Bo ja jestem za tym, żeby każdy antysemita się, kurwa, odlajkował. Jesteś na liście subskrybentów Czarnych Owiec. Możesz spierdalać, ja nie będę po tobie tęsknił. Ja po prostu nie trawię antysemityzmu. Jeszcze mało tego prowokacyjnie powiem, że ja po części podziwiam Żydów. Podziwiam w ogóle ludzi, którzy potrafią, są zorganizowani, pomagają sobie w swoich kulturach, tak? Żydzi ja tworzą tak oczywiście bardzo zamknięte i to ludzi też wkurwia często, że w krajach, które gdzieś tam się pojawiają, nie dziwię to, się. No nie dziwię się, no tyle razy w pierdol byś dostał, albo właśnie widzę Auschwitz i te sprawy. Nie macie no troszeczkę, państwa, no troszeczkę to... nieufnie się podchodzi do pewnych kwestii. Natomiast podoba mi się to, że są przedsiębiorczy, tak? Ale a nie to, co my kurwa zawistni Polacy musimy po prostu na to patrzeć tak, że ktoś inny robi pieniądze, to on już jest kurwa zły. No bo nie? My pieniędzy nie mamy, bo przepijamy to wszystko w pizdzie. Tak, Sarmacji bo... chyba pamiętamy. Oni wtedy lichwę na nas robili, zbierali nasze pieniążki, a my się dawaliśmy w chuja robić, ale oczywiście potem ich nienawidziliśmy, bo nie stać było nas na spłatę. Tak, bo lepiej było to zmierać wąsa, tak. Szabelką kurwa pomachać, zamiast robić hajsy. Tak. A nie to, co my Polacy, kurwa, do gardę musimy. Tak, najadą nas, kurwa! Przyjdą. A uważajcie, trzymajcie ich w piwnicy, lepiej krótko. Piąty rozbiór Polski zrobią, kurwa, kraj, który przez x lat nie miał własnego państwa, to oni się wpierdolą właśnie do nas i nas muszą, kurwa, rozebrać na kawałki. Grzesz, mam taki pomysł, zróbmy symulację najazdu Żydów na Polskę, dobra? Tak. Wynocha! Sio! Spadaj! Ja byłem tu pierwszy! To mój kraj! Nie! Uciekaj! Ach, nein! Nein! Tego kończąc ten temat, chciałbym tutaj jednocześnie zaapelować do pojebanych oszołomów, żebyście znaleźli taki fragment w mieszkaniu betonowy, taki niepokryty ważny boazerią, jakimiś pamiątkami rodzinnymi, taki fragment ścianki, jeden beton na jeden metr, taki. Nie? Tak? Cofnijcie się kilka kroków, rozpędźcie się. Ty pierdol stałej siły w beton. Głową, tak? A ja mam ciekawostkę tutaj, bo podobno jest tak, że jak się głową wali w mur, tak rytmicznie,
to można spalić 150 kalorii. Za każdym uderzeniem 150 kalorii. To nie jest dużo wbrew pozorom, ale będąc takim grubym naziolem, jak podejdziecie tak do ściany, zaczniecie się napierdalać tak cały czas w rytm tam twojej faszystowskiego tego gówna na gitarze. Kilka kilo. No to kilka kilo idzie. Widzicie, no ja jestem gruby, bo nie jestem nazistą. Dieta cud, tak. Ty, to naziole powinni, ale oni są tacy, kurwa, kuźni. No bo oni właśnie chodzą i tak, kurwa, nienawidzę ich. Że tu kradł mi obiad, jestem taki chudy, a nie cały czas głową w ścianę, po 150 kalorii, jeszcze taki rachunek, wiecie po co oni sobie swastyki tutaj tatuują? 450. Żeby mieć cel właśnie, wiedzieć czym się napierdala w głowę. Jiu-jitsu! Jiu-jitsu! Kto ma coś do Żyda? Maleńka, chodź! Wszędzie widzisz Żydów, jakieś obce nacje, spiski, ja proponuję iść do lasów państwowych. O. I powyciskaj sobie na przykład wodę z mchu na herbatę. Tak. I taką herbatkę sobie tak... Albo porąbać drzewo na opał. Jeżeli faktycznie wszędzie widzicie Żydów, tnąc to drewno w lesie, to też do psychiatry trzeba iść. Albo jeszcze taki karton, ale karton zamówcie na Allegro, maści na ból dupy. O, i się smarujcie. Już paru. Tak, kurwa, nakładacie, tak? Najlepiej tak. Tubę do wanny i do tej wanny się wszędzie, to pierdolcie wszędzie to. Się smarujecie tą maścią, kurwa. Może pomoże. Może pomoże, to jest maść do dupy. Po co nie? Aha, bo... Dobra, wszędzie. Dobra, Grzesiu, czas ruszyć temat, na który czekają miliony naszych użytkowników, czyli wkurw tygodnia. Grzesiu, co cię wkurwiło w tym tygodniu? W tym tygodniu wkurwili mnie ludzie, oni mnie wkurwiają od dawna, ale w tym tygodniu o tym powiem. Wkurwili mnie ludzie, którzy na przykład lajkują i piszą pod odcinkami moich seriali czy bądź produkcji. Ale zajebisty odcinek! Dakan, jesteś mistrzem, kurwa, kosmosu i wszechświata! Ten odcinek był najlepszy, kurwa, na świecie. Jednak tydzień później pada odcinek, który na przykład nie jest w ich temacie, albo tak. Nie znają się na tym, albo kurwa nie zrozumieli tego odcinka. Jest Dakan, skończyłeś się. Jesteś koniec. Najchujowszy na świecie. Koniec, kropka. Serial się kurwa zjebał. Piątek skończył się na jedynce i dwójce. Oglądałem cię od samego początku. Tak. Jestem twoim największym fanem. Ale to, co ostatnio odpierdalasz, Dakan, to jest po prostu chujnia. Przepraszam, ja się wczuję w internautu. W ogóle powiem ci, Grześ, kurwa, to jest takie obojętne. Czy klepią nas po dupie i mówią, tak, robicie zajebiste rzeczy, czy po prostu, kurwa, opluwacie nas, bo jesteście sezonowcami, bo albo czegoś kompletnie nie lubisz i hejtujesz i po prostu nie wchodzisz, czy tak jak ja, nie lubię piłki nożnej i po prostu, kurwa, w dupie mam tą dyscyplinę, nie lubię jej i koniec, kropka, nie, że nagle reprezentacja wygrała mecz i będę, kurwa, wkleł, nie, ja w ogóle, będzie mi to latało, tak? Ale to mnie najbardziej, ja pierdolę. Dakan, oglądałem ja 8... twoją agresję, twoje wkurwienie. 8 sezonów Dakan oglądałem. I co? I ten odcinek jest taki chujowy, że ja rezygnuję z subskrypcji. Ale 8 sezonów, 99 odcinków, kurwa, no, dałeś radę obejrzeć. No ja nie rozumiem, kurwa, tego, no. I ten o policji teraz... A suby i tak rosną, kurwa, jak to rosną, się dzieje? Jak rosną. Wy to robicie? Wy chyba nie to klikacie, co trzeba. Wy subujecie zamiast odsubować, kurwa, ja tego nie rozumiem. Tak, tak, i to jest w ogóle... Cofam suba. Ja w ogóle, jak ktoś pisze, że cofa suba, szczególnie na YouTubie, to mi się cofa, kurwa. To ja mu pomagam, ja mu kurwa faktycznie go banuję, bo jak ktoś pisze, że cofa suba, a nie ten, to nie jest konsekwentny, jak uczę konsekwencji. Więc jeżeli bardzo, masz bana i nie pojawiacie się w subskrypcjach, to po prostu was już nie ma, bo ktoś was wypierdolił. Cofacie suba, ja to pierdolę. Jak mówisz, to robisz, kurwa, no. Mówisz, robisz, ja pierdolę, no. No, come on, rusz dupo. Do następnego. Nam naprawdę bardzo zależy na publiczności, na to, żebyście nas oglądali, ale nie myślcie, że każdy wasz jeden sub, to nam, kurwa, pieniążki z portfela, wirtualny kurwa, penis, w ogóle, no, po prostu, bo to jest tak, ja łapię się za głowę, upada mi, Jezu, kochanie, kurwa, zobacz, odsubowały się dwie osoby, nie będę miał na kredyt. To... Tam jest napis, daję, kurwa, rezygnuję z suba, wciskam F5, a przypierdala 5 nowych, no. Masakra, no. Najlepsze, że właśnie ich nie ubywa, kurwa. No. Cały czas to pierdolenie, że cofnę suba. No co, no kurwa, żeby nas to zmotywowało, Grześ, zrobisz coś, nie wiem, nagle... Nie. Ale tak. Ten koment wpłynął na twoje życie, Grześ. On mnie zmienił. On cię zmienił. Ja jeszcze mnie wkurwiają ludzie, którzy taki piszą do mnie 5 pomysłów na odcinek, mi wysyłają co tydzień. Jak nie masz pomysłu, to mam dla ciebie propozycję. Tak, a potem mi piszą, dlaczego nie wykorzystałeś mojego pomysłu? Ten odcinek był chujowy, a ten o kolejkach, który ci zaproponowałem, był zajebisty. Kurwa, odcinek o kolejkach. Zajebiście. Ale jeszcze na prywie często jest tak, że w ogóle my tak skanujesz, nie? Że nie odpisujesz. Ludzie tam piszą. Tak. Nieraz są tacy ludzie, co po 20 lat wysyłają ludzie. I oni jakby z duchem korespondują. Tak. Kierownik, wykorzystałeś mój pomysł, w Czarnych Owcach wrzuciłeś. Kiedy to bardzo... Kiedy na piwo? Potem, o, tu ci mówiłem, żebyś tego nie wsadzał, ale wrzuciłeś. No nic, kurwa, jakaś konwersacja tak. Z samym sobą. Z nikim, no. Kurwa. Po prostu
Ja pierdolę, schizofrenia, nie? Ale dobrze, nieważne, co ciebie, Łukaszu, wkurwiło w takim razie, bo ja już się zagotowałem. Ja ci powiem, że mnie w ogóle wkurwiło to, co ciebie wkurwiło, bo ja po prostu przejąłem to, jak ty zacząłeś mówić. Ja zarażam nienawiścią. Ja się strasznie po prostu w to wkręciłem. Ja ci powiem, co mnie wkurwia, znowu temat drogowy. Wkurwiają mnie władcy, królowie, królewny przede wszystkim, lewego pasa. Tu, a już szczególnie jeżdżenie po Warszawie, jeżdżenie gierkówką, jeżdżenie po autostradzie. No kurwy nędzy, ja rozumiem, że są kolejny na prawym pasie. Ale to co, to ja mam, mijając taką osobę, nawet zgodnie z przepisami, kurwa, podążając tą prędkością według znaku, to co, ja mam się rozkurwić na drzewie, bo ten kutas, kurwa, lewym pasem jedzie po prostu i on nie chce mieć kolei na ani dziur w drodze? To nie jest w ogóle fair. I druga sprawa, podjeżdżanie do skrzyżowania. 20 km ma skręt w lewo, to nie, on, kurwa, przyklejony po prostu do tej lewej ścianki i jedzie jak na bobsleju. Ja się nie wypowiem, bo wciąż nie mam prawa jazdy. Wiesz, co Grześ bym w takiej sytuacji zrobił? W takiej sytuacji, kurde, powinien być taki pompowany, że się wyprzedzasz taką osobę, już ci się udało. Po prostu nie wyjebałeś się przez te kolejny estakadą gdzieś tam bokami, ale jesteś z przodu, przed nim, nie? I powinien być taki magiczny guzik, taki narysowany jak karny kutas, taki logo. Taki kutas, o. Takiego kutasa. I ci się pompuje wielki chuj z tyłu, otwiera się bagażnik, pompuje się taki, kurwa, kutas balon. Na helu taki, i z tak tego leci. Kutasa, tak z tego czubka, tak wystrzeliwuje 50 litrów białej farby. Kurwa, tak prosto na maskę takiego kutasa, który blokuje lewy pas. Lewy pas można na chwilę tam wjechać, ale nie do kilka kilometrów cisnąć, 60 na godzinę. Co siedzi w umysłach tych ludzi, jaki to jest kurwa jebany egoizm i czemu policja tego nie łapie, tych skurwysynów na lewym pasie? Przy tym kutasie jeszcze jakaś muzyka leci na przykład. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i kurwa na maskę. Tak, tak. I najczęściej powiem tak, kurde, starsi ludzie, nie wiem dlaczego, no to jest stara szkoła, no to też kurwa ciężko, bo się uczyli tego prawa jazdy jeszcze w tych czasach, kiedy, wiesz, Grześ, jak jeździłeś, nie? Kto miał większy samochód, to wygrywał na skrzyżowaniu, nie? I wiecie co, niestety kobiety, nasze piękne panie po prostu za kółkiem, słuchajcie, możecie powiedzieć teraz, imputować mi, że jestem szowinistą. Moja Martusia myśli to samo dokładnie. Jesteśmy na spacerze całą rodzinką, chcemy przejść, w 90% zatrzyma się na pasach facet. Kobiety zawsze się wpierdalają. Zdążę! Idziesz z wózkiem? Kurwa nie. Po prostu obowiązują zasady panny na wydaniu. Bo taka babeczka jedzie i ona myśli, że kurwa, znak stopu, to ona ma pierwszeństwo, bo jest kobietą. Po prostu się tak przyzwyczaiła. To nie jest sklep. Ja jeszcze powiem tak, szowinistyczna świnia, możecie mi wpierdalać, możecie mi teraz jechać, tam napisać kierownik, a... Tak nie jak, lubisz kobiet! Tak jak, już cię nie lubię i tak cię szanuję, tak że jest tym piątkiem, nie? Że już cię nie szanuję. Pomaga, zawsze wpuszczam kobiety przodem. Zawsze wstrzymuję wind. Wymieniałem 2 razy w życiu koło, sam się zatrzymałem, na tirowcy, nikt nie był w stanie pomóc. Zatrzymywałem się, zapierdalałem, byłem spóźniony. Mało tego, 2 razy zabrałem brzydkie kobiety na stopa, tylko inni przejeżdżali i trąbili. Widziałem, co się dzieje, tak? Pada deszcz, pomogę. Dziewczyny, jeżeli mogłybyście, to ja apeluję, nie blokujcie lewego pasa. I nie tylko, również faceci kutasy szczególnie, dziadki nie mają internetu, więc tego nie zobaczą, więc po co ja to kurwa w ogóle mówię? Szowinista. Po co ja to mówię? Nie jestem wcale. Będą szowinista. Nie, ja... Znaczy będą jebać, że jestem, ale ja nie jestem szowinistą. Ja cofam suba, dziękuję, do widzenia. Wracaj, Grzesiu, błagam. Gorąco w tych lampach. Kurde, Grzesiu, teraz się kapnąłem, młody mi obrzygał. Kurde, i brudną koszulkę mam cały czas, będą wytykać. Nie dość, że lubi Żydów. Ja dopiero... To jeszcze chodzi brudny. Ja zauważyłem, że mam tą samą koszulkę, którą miałem w poprzednim odcinku, mimo że tak? Jakieś 2 tygodnie różnicy. Będzie, że kręciliśmy pod rząd. Ja, oczywiście, że tak. Fryzura się zmieniła zaraz, wszystko mi wyrosło. Szybko 15 pobiegłem, minut. Pobiegłem do łazienki, się objebałem. Po prostu tak. Ty, Grześ, chyba czas na... Komentarze. Komentarze. Od widzów. Czy ja kolej teraz? Ja wiem, że ja byłem ostatni. Nie, ty byłeś. Kto był ostatni? Nie wiem właśnie. Kurwa, nie chce mi się tam iść po te dobrze, komenty. To już tak pójdziesz? Ja pierdolę, jak masz taki iść, to ja mam taki komentarze. Komenty do nas, czy tam, nie wiem, zapytania możecie kierować, możecie pisać na fejsie, na naszym adresie facebook.com/czarneowceshow. Mm-hmm. Możecie pisać w komentach. Część komentów czytamy, dużo mamy w dupie, ale wybiórczo jesteśmy w stanie coś fajnego trafić. Czasami pojawiają się. Naprawdę połowa komentów jest chora. Jaka jest wasza ulubiona subkultura? Pyta kochanek agenta Tomka. Kochanek agenta Tomka. Fake? Czy tak serio ktoś? Nie, no serio. Serio, true comment. Znaczy ja sam jestem taki najbliżej rockowych klimatów. Natomiast zawsze największy szacun miałem do metali. Znaczy tam ja miałem wątki metalowe, że ty to już w ogóle, gdzieś się tam o metal otarłem, ale uważam, metale są najbardziej pokojową subkulturą, po prostu wyjebani, najlepiej piją sobie spokojnie jabola w parku, pójdą na koncert, w ogóle, kurwa, zresztą o tym był cały piątek. True. Ja powiem szczerze, jeżeli spotkasz metala agresywnego, nawet takie powiedzenie było, chcesz wygrać z metalami, rzucaj w gości magnesami.
Moja ulubiona subkultura to tak bardziej pod punk rock, chociaż z dużym też zacięciem metalowym. Teraz ostatnio metale troszeczkę bardziej agresywni się stali według mnie, ale mój ideał metala tak lata 95-2005, najpiękniejsze lata granów, pokoju, picia wina, jeżdżenia po Polsce pociągami, wypas. Teraz nie wiem jak jest, bo nie chodzę w granach, bo jest kurwa lato, jest 35 stopni! Zdejmijcie to kurwysyństwo z nóg! Tak, tak. Jezu, ja mam w redakcji tutaj chłopaków też, kurwa, chodzą w tych... No to nienawidzę hip-hopu, no, bo to jest tylko... Oj, jebać policję! Jebać policję! Grzesiu, zostawmy to, dobrze. Bo ja proponuję tak. W ogóle o hip-hopie zrobić cały odcinek. Ja, jedna taka rzecz, patrz, w Kalifornii, jak jeździsz na deskorolce, czy BMX-y uprawiasz, tak. Czy masz takie jakieś fajne na rampie, coś popierdalasz, to jest taka fajna, wiesz co, mój ulubiony, kalifornijski melodyjny punk. Ja jebię, po prostu uwielbiam. Dokładnie. Znaczy, sam jestem wielkim fanem tego gatunku. Ludzie nie rozumieją różnicy. A w Polsce, żeby jeździć na deskorolce, tak. To trzeba jebać policję, kurwa, jestem z bloku, w ogóle... Dwa światy, kurwa, i zostawmy spoko hip-hop typu Luke, pokojowy, Kaliber, Grześ, wiem, że ty tam masz swoje zdanie i Paktofonika. To naprawdę były całkiem pokojowy hip-hop. Inteligentne teksty przynajmniej, to się liczy. Pierdolili, wiadomo, którzy twórcy, ja nie będę teraz robił reklamy. Ale ja nie, po prostu nie trawię tego jebania HWDP z tym kurwa, tym gimnazjalistom, prania im mózgu po prostu bez namaczania, tym i nakradzionych bita. Życie w bloku jest takie przejebane! Wiem, że ten komentarz zginie pośród pozostałych, ale kiedy mojej mamy nie ma w domu, lubię wchodzić do jej ogródka, przykrywać się ziemią i udawać, że jestem marchewką. Napisał Dominik Wawer. Lećmy dalej, Grześ. Dobrze, lećmy dalej. Tak, zdecydowanie. Jedziecie ciągle po Polakach. A czy jest jakaś postać, którą podziwiacie i szanujecie? Napisał Izydor 95. Grześ. No ja na przykład, mi to jest ciężko. Ja na przykład, no nie wiem, z muzyków na przykład Freddie Mercury, bo uważam, że bardzo ciepły i dobry człowiek, piękny głos, legendarny właściwie. A tak ogólnie... Szkoda, że nie dożył, kurde, tych czasów, właśnie, bo przeżył, właśnie. To jest przejebane. A tak ogólnie to nie wiem, ja to w ogóle nie mam konkretnej osoby, ja lubię każdego człowieka, szczególnie naukowców, myślicieli, wolnomyślicieli. O, wiem, Leonardo da Vinci, kurwa, to jest dla mnie wzórnie człowiek. Humanista, matematyk, biolog, fizyk, chemik, myślący otwarcie człowiek, ateista do tego. No cud, miód, malina. No po prostu człowiek... patrzący 20, 50, 150 lat do przodu. Takich ludzi dziś brakuje i nie wiem, gdzie oni są, kurwa. Nie wiem, jakim cudem ten człowiek się urodził. Ja myślę, że był albo kosmitą, albo oczywiście Żydem. Chyba w 1912 dopiero w ogóle człowiek poleciał, nie? A ten już helikopter... A ten, kurwa, czołgi wymyślał w tym czasie. Ludzie. Tak, geniusz. Miałem kiedyś w pokoju lampę z jego podobizną. No, ale potem się zepsuło. Jakiś czas temu ktoś mi zadał to pytanie i też długo musiałem główkować, szczerze. I to jest, kurde, niestety przykre, że... od chuja anonimowych, takich ludzi, że coś zrobili właśnie, robią anonimowo coś dla świata, naukowcy właśnie, kurde, którzy wytwarzają za darmo licencje. My nawet nie wiemy o tym, że ktoś, kurwa, wynalazł szczepionkę na raka, bo jakiś wyszedł tylko lekarz i okrzyknął, że to jest jego, a tak. Zapierdalał zespół jakiś anonimowy asystent po prostu. Czubek, freak, który 14 godzin w laboratorium siedzi, to wynalazł. Z takich historycznych Wojciech Korfanty za przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Śląsk zawsze Polski. Chciałem tu zaapelować do tych oszołomów od autonomii. Jeżeli chcecie, kurwa, autonomii Śląska, to zapierdalajcie do konsulatu niemieckiego po wizę i won z kraju. Jeszcze Władysław Raginis. To jest Sabaton, fajnie rozpropagował ideę bitwy pod Wizną. 40-1, tam był chyba 50-1. Tam w ogóle przełożenie... Co kojarzysz? 40-1, taki kawałek był. Baptized in fire, 40. Ja słuchałem Modern Talking. I kolesie przez kurwa tydzień się z Niemcami nakurwiali. I to jest piękne, że czasami nawet warto walczyć w przegranej sprawie, a oni nie mieli wyjścia. I to było piękne, powstrzymać takie natarcie niemieckie. Ja mam na koniec jedno małe pytanie jeszcze, Grzesiu. Ile kasy przyszło po pierwszym odcinku? A, po odcinku, gdzie był podany mój numer konta. Oczywiście, proszę państwa, przypłynęły od was pieniądze. Poczułem się jak właściciel radia z ryjem. Przypłynęło do mnie 12 zł w 4 transzach po kilka złotych. Także bardzo dziękuję za te pieniądze. Udałem się tego samego dnia na stację benzynową i kupiłem sobie 4-pak pewnego piwa. Bardzo dziękuję. A dzięki temu powstanie scenariusz, nie? Tak. Tak? Bardzo, bardzo fajnie. Super. Crowdfunding to się nazywa, nie? Taki kurwa crowdfunding. Starter. Taki polski crowdfunding. Wiadomo, kto mi przysłał te pieniądze, jaka nacja.
swojemu przysłała. Tak, tak. Co wy myślicie? Grześ, a szczerze? Przyszło 12? Bo tak, tam ktoś 12... napisał, że 12, a drugi, że 9 przysłał. 9, 9, 10. Nie, Komali, tak? Nie, znaczy na dzień, jak patrzyłem ostatnio. Dwa, to... Ale czekaj, to się nie się... Jeden 7 złotych, a drugi 4 złote. wyobrażasz sobie, kurwa, Apple obejrzało ten pierwszy odcinek, tam obejrzało 30, chyba 2000 na YouTubie, na to się wytnie chyba 45 koła. Tylu ludzi obejrzało i tam jest tylu fanów w ogóle piątku, nie? I w ogóle ile jeszcze na koncie dekanowym. Kurde, arigato, nie? Po prostu. Danke. W chuj pieniędzy. Jeżeli was prosimy o to, żebyście nas zasponsorowali, tak? Przepraszam Grzesia w tym konkretnym przypadku, kurwa 12 zł. Natomiast jak leci reklama, którą próbujemy to spinać biznesowo, akurat przed owcami nie leci, to jest troszkę inny projekt, ale przy wszystkich pozostałych, to jest kurwa taki ból dupy, że napierdalamy reklamą i się sprzedaliśmy. Jak to robić w ogóle? Sprzęt jest przecież za darmo. Jak idziesz ulicą, to wchodzisz do Caritasu. Przepraszam, macie może Z1, HVR? Bo chciałem sobie... Jeszcze 7 taśm poproszę. I baterie. I mikrofon na kamerowy. Najlepiej taki kierunkowiec Rode'a. Proszę ściągać z tego konta, co fani jeszcze bezprzewodowe. Proszę to wszystko, ja to biorę. Ja tu będę kręcił filmiki do netu, bo mam misję. Panów. Ja ogólnie nie muszę jeść. Ja to będę robił za darmo, do babci chodził, kurwa, konfitury ja będę wpierdalał z piwnicy. No babci, nakręciłem cię, super materiał, że to też będę. Grzesiu, to słuchaj, no już kończmy ten program. Dedykacja. Koncert życzeń tak zwany. Dedykować. Ja bym chciał to dedykować wszystkim ludziom, którzy żyją nienawiścią i żeby chociaż przez 5 dni wybrali sobie dzień w roku, żeby przestali żyć tą nienawiścią. Obojętnie, czy rasową, czy na, nie wiem, płeć, czy na wyznanie, czy na orientację seksualną. Na jeden dzień odpuśćcie sobie i zobaczcie, jak można, kurwa, wyjść na ulicę, odetchnąć pełną piersią, nie widzieć Żydów, Turków, pedałów i po prostu, nie wiem, pojechać tramwajem, się uśmiechnąć, usiąść sobie na trawie, kurwa, i żyć bez tej, kurwa, paranoi. Czy naprawdę to jest tak trudno? Jeden dzień w roku... Czy warto tracić życie i jebane nerwy na to po prostu? I chciałem, ja jeszcze muszę się tutaj rozpędzić. Przepraszam bardzo. Jak już macie to parcie, że ci Żydzi zabierają wam te kamienice, albo was okradają, albo, kurwa, coś jest nie tak, to wiecie co? Zamiast napierdalać z tymi sztandarami, idźcie do szkoły na studia, zapiszcie się na zarządzanie albo na biznes, doróbcie się pieniędzy i wykupcie od niego, kurwa, tą kamienicę. I jemu wtedy tak pokażcie. O, Żydku, nie masz. Pokażcie, kurwa, że jesteście lepsi. Zaróbcie. Ruszcie po prostu dupę i zróbcie. Bo, kurwa, skandowanie mówieniem, że nam zabrali. Co wam zabrali? To nie są wasze kamienice. To nie była wasza kamienica. To była kamienica jednej, kurwa, rodziny. To nie jest własność narodu. Przykro mi. Dobrze. Tak, kurwa. Dobra, Grześ, niech już poleci. Ja jebie, ile ten odcinek będzie miał? Długo. Chyba jeszcze nas nie... Nie, pokochają nas za to, że był długi. Wybaczą nam to, że przez 3 czy 4 tygodnie była przerwa, ale z drugiej strony znienawidzą nas za tych Żydków po prostu. To niewybaczalne. My Polacy? No, bez pracy to my cebulacy. Psys. La cucaracha, la cucaracha. A że duchowny to się, kurwa, zdziwiłem, nie naprawdę. Nie wiedziałem, że Calvin Klein też... Że Scooby-Doo facet, tylko kurwa, Scooby-Doo. Są Żydami. A wiesz, że Def Leppard w ogóle afery były? Wiesz, jakie oni mają kładki, nie? Una pata de atras. Kukaracza, la kukaracza. Ja no puede caminar. Ja no puede caminar, ja no puede... No puede caminar. No, dobra. Ja no... Dobra. Tiene porque le falta... Marihuana pafomar. Marihuana dobrze, Grześ, było dobrze. Kurwa, już jesteśmy blisko. Dobre są te piosenki na rozgrzewkę, bo się człowiek rozluźnia przed tym kurestwem. A nic, bo wydawało mi się, że masz obłosienie na tych, na wargach. Na ciąsłach w sensie. Na ciąsłach jeszcze raz. Mogliśmy to dalej. Od? Ale tu jest szpara. Dobra, bo to jest, ja teraz tak kadrujemy trochę bardziej od UD. Więc jakby coś, to sobie popraw, bo tu będzie intro szło w tym miejscu. Żydzi! I taki, wiesz, jak taki Polaczek. Żydzi! Żydzi! To ja tak jeszcze sobie dodam. Dobra. Witamy w web... Web? Web show. Web. Ja tak zrobię, że ja, tak będzie niby, że tu ci pokazywał, nie? Że zobacz, no, nie mam, nie? A ty tak już stał niby, że ma, chyba, że chcesz się zamienić. Chcesz mieć dużego trzymania. To może być taki absurd. Przybórku jakiejś takiej lupy. Nie mam. Bo lornetkę. Coś absurdalnego. Green może nie złapać, wiesz, potem z tym kluczowaniem bym cię... Także lecimy dalej, zapinaj to. Kurwa, jak ktoś tu wejdzie i zobaczy, że dwóch chłopa przed kamerą się rozbiera, to przecież...
I tak umiałem nas na korytarzach dwa pojeby, kurwa, bo jest taki typ. Idziesz do automatu napić się kawy, nie? A tu takie słyszysz ciche, szybkie kroki zamykane, te. Ktoś się chowa pod stół, wiesz, z dupę od razu, ręce. Kultura, na dupę, kultura musi być. Kultura przede wszystkim. Nie wiem, czy gdzieś byśmy dodali o World War Z, jaka tam jest piękna propaganda. Tak, tam jest propaganda i to jedyne taka... Jedyne miasto, ja kurwa, je wie, jedyne tak. miasto na całym świecie jeden z dziesięciu, ja też, Grześ, tak jak mówię. Jest w pierdoli, oczywiście. Tak, tak. Nie dość, że dobry Żyd ich wpuścił, to jeszcze musieli tam się zjebać. Kurwa. Tak mi się to podobało. Tak, po prostu. Tak, tak. I że tylko Jeruzalem. No dobra. Ale tak szczerze, jak popatrzysz dalej, co ja miałem powiedzieć? Kurwa, nie wiem. Pogubiłem w ogóle. Coś o zombie? Że... Nie, o Żydach. O żydowskich zombie. O żydowskie zombie. Które wyssają nie tylko krew, ale i pieniądze. Dobrze, już tak serio. Jeruzalem! Jeruzalem! I teraz takie, wiesz, jak w jedną stronę. Jeruzalem! 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 Kurwa, zamknął nas sam. Weź chyba kartkę, dobra? Bo mieliśmy... Tak. Będzie błąd filmowy. Ja w takich rzeczach trzeba myśleć na planie czarnych owiec, no. Dobra, mamy to. Smarujcie się. Masz to buldu. Wszędzie, kurwa. Takiego ciekawej ilu cofnie suba. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta marihuana pa fumar. Pa pa fumar, kurwa. Chyba idealna, Grześ, jakbyś tak chodził w ogóle. Kapelusz taki zajmował. Tak, tak, tak. Jeszcze miałem taki kawał, że stary Żyd przychodzi, zmarła mu żona i przychodzi na cmentarz i chce tablicę zamówić. I mu mówi grabarz, że 5 słów pierwszych na tablicy będzie, może być za darmo. Więc on mówi... zmarła Maria. Jeszcze ma pan 3 słowa za darmo. Nie, przepraszam, kurwa, zjebałem. Czy to się nagrywa w ogóle? Nie, miałem takiego kumpla Grzesia, nie? I on powiedział tam staremu, że wychodzi z domu, nie? A miał szlaban, nie mógł wychodzić. Jest! No mów mu. To masakra. Nie, no ale w ogóle chuja w tym stoję. I stary go nie chciał z domu wypuścić i on w końcu, wiesz, mówi, tam, no to ja idę ze śmieciami, nie? I nawet na dowód pokazał mu, że ma kapcie, nie? Na stopach. No i wychodzi z chaty, nie? I wraca za tydzień. Pojechał do Jarocina w tych kapciach z tym koszem. A wszyscy w Jarocinie pytali go, kurwa, czemu popierdala w kapciach? Więc za tą historię sprzedawał to w ogóle za darmo, od razu miał żarcie tam, wiesz, wszyscy go brali pod skrzydło, nie? No to były zajebiste czasy. Ja o Jarocinie i Woodstocku na pewno coś kiedyś powiem w Czarnych Owcach, to mam dużo do powiedzenia. A, to kiedy indziej.